Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Na każdej Eucharystii otrzymujemy Słowo Boże. Na każdej Eucharystii mamy okazję do tego, żeby przyjąć dar Bożej obecności poprzez Słowo. Ale mam jakieś takie wrażenie, że dzisiaj ta Ewangelia jakoś szczególnie nas obdarza, szczególnie nas obdarowuje, no bo trudno sobie wyobrazić piękniejszą Ewangelię. Wielu mówi,
że jest to królowa przypowieści, że to jest Ewangelia w Ewangelii. To wszystko prawda, ale najważniejsze w tym jest to, żebyśmy tą Ewangelię przyjęli dla siebie, żebyśmy dzisiaj tu będąc na tej Eucharystii mieli taką głęboką świadomość, że Jezus do mnie chce te słowa skierować, że to nie jest tylko piękna przypowieść, ale przede wszystkim to jest słowo, które ma być dla mnie ożywiające, ma być dla mnie karmiące. I ze Słowem Bożym tak jest, że mamy przy Nim tyle siedzieć, mamy Go tyle słuchać, aż ono nam się otworzy, a bardziej aż my się w końcu na nie otworzymy, aż my w końcu zobaczymy, tak, to jest dla mnie. Ta Ewangelia jest przepiękna, ale ona też jest bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna z tego powodu, że bardzo dobrze ją znamy, że znamy początek, znamy te sekwencje, które nam się wydarzają, też zakończenie i pewnie też słyszeliśmy już nieraz wiele dobrych kazań, komentarzy do tej Ewangelii. Tak, to już wiemy, jak to jest. I to jest niebezpieczne, bo my możemy mieć oczy zamknięte, uszy zatkane na świeżość tego. I tu nie chodzi o nowinkarstwo. Tu nie chodzi, żeby coś wymyśleć, żeby coś wykombinować, jak jeszcze na tą Ewangelię, można powiedzieć, ugryźć od innej strony. Ale żeby ta Ewangelia też dzisiaj na mnie zrobiła wrażenie, żeby ona dzisiaj mnie poruszyła. Do tego potrzebujemy oczu, którymi popatrzymy na tę Ewangelię. Dlaczego oczu? Bo myślę, że ta Ewangelia jest o patrzeniu. O tym, jak człowiek patrzy na siebie, jak ci synowie patrzą na siebie, ale też o patrzeniu Ojca. Tam każdy na kogoś patrzy i z tego wzajemnego, a nieraz niewzajemnego patrzenia bardzo wiele wynika. Nasze rekolekcje chcielibyśmy poświęcić temu spojrzeniu przede wszystkim Boga na nas. I wydaje się, że jeden i drugi syn żyje jakby w zupełnie innym świecie, że każdy z nich ma zupełnie inny problem. Zupełnie jakby były dwa światy obok siebie. Natomiast, no właśnie, jeden i drugi ma problem ze spojrzeniem na siebie i na Ojca. Zobaczmy, że ten młodszy syn, jak i ten starszy, jest zapatrzony w siebie w taki zły sposób. Gdy zaczyna cierpieć ten młody syn, to myśli sobie, pójdę do mojego Ojca, wrócę do Niego, żeby sobie polepszyć mój statut, żeby przestać cierpieć głód. Cały czas gdzieś ma interes, życie się kręci wokół Niego. Podobnie, i być może to jest bardziej czytelne, ten starszy syn, który mówi, mnie nigdy nie dałeś koźlęcia. Jeden i drugi jest zapatrzony w siebie. Ten wzrok jest chory, potrzebuje uzdrowienia. Ale zobaczmy, że ten wzrok także jest chory w tym znaczeniu. Mówi o sobie, myśli o sobie, że jest sługą. Ten młodszy syn mówi, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem już. Uczyń mnie chociażby jednym z Twoich sług. Natomiast ten starszy mówi, oto tyle lat Ci służę. Jeden i drugi nie widzi w sobie syna, tylko ta relacja jest służebna. Taka jest tożsamość, taka im się narzuca pierwsza interpretacja swojej tożsamości wobec Ojca, która też potrzebuje uzdrowienia, że jeden i drugi jest sługą. A wzrok Ojca jest inny. Ojciec jest zapatrzony w jednego i w drugiego syna. Wzrok Ojca, który jest wzrokiem, który ocala. O ile możemy powiedzieć, że to zapatrzenie synów w siebie jest dla nich niszczące, bo oni niczego nie widzą. I to jest bardzo jakoś też koresponduje z takim naszym ludzkim doświadczeniem, że bardzo łatwo jest nam się pogubić, kiedy zapatrzymy się w siebie, kiedy w tej naszej codzienności widzimy tylko siebie, ja, moje problemy. One są ważne i one wymagają też troski. Ale kiedy jesteśmy tacy zakręceni w swoim kierunku, to nie widzimy niczego więcej. Ale to też
owocuje tym, że my czasami mamy też bardzo zwichrowaną i skrzywioną wizję samego Boga. Bo my gdzieś patrzymy na Niego przez swoje doświadczenie, przez swój pryzmat, przez to, jacy jesteśmy. I o ile ten wzrok synów, to spojrzenie synów na siebie jest niszczące, o tyle spojrzenie Ojca jest ocalające, jest uzdrawiające, jest wyzwalające. Mnie niesamowicie poruszyło akurat w tej Ewangelii, kiedyśmy z Andrzejem sobie też wcześniej o tym rozmawiali, też się trochę wspólnie przy tej Ewangelii modlili. Takie jedno zdanie, które dla mnie jest zdaniem, które chciałbym, żeby też wydarzało się w moim życiu. Właśnie w sytuacjach, kiedy tego zdania i tego doświadczenia najbardziej potrzebuję. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. I wyszedł mu naprzeciw. No, kto z nas nie chciałby być wypatrywanym, wyglądanym? Kto z nas nie chciałby być oczekiwanym? Ale popatrzcie, jak to pokazuje istotę tego ojca, że ten ojciec wypatruje tego syna, że można powiedzieć, że jego zadaniem, jego codziennością, tak sobie to kiedyś wyobraziłem, jest wychodzenie na drogę. Wychodzenie na drogę i patrzenie, czy on przypadkiem gdzieś tam z oddali, gdzieś nie wraca. I nagle go wypatrzył, ale to znaczy, że on cały czas był niespełniony, że on cały czas był nieszczęśliwy z tego powodu, że ten syn nie jest w jego domu. Ale to, co też jest zastanawiające, to zauważmy, że ten ojciec wychodzi dwa razy do swoich synów. Najpierw wychodzi do tego, który daleko odjechał, do młodszego. Ale zauważmy, że on też wychodzi do starszego syna. Do jednego i do drugiego wychodzi nie jako urzędnik, nie jako policjant, nie jako księgowy, który ich rozliczy, ale wychodzi jako ojciec. I w nim się nic nie zmienia, bo on do jednego i do drugiego mówi: synu, mój synu, moje dziecko. To pokazuje tą niezmienną relację Boga do każdego z nas. My tego potrzebujemy, bo w momencie naszej słabości, naszego grzechu mamy takie doświadczenie, że Bóg na nas nie chce patrzeć, a najlepiej, żebyśmy się schowali, najlepiej, żeby nas nie było widać. To może jakoś przeżyjemy, ale Bóg nie patrzy na mój grzech. Bóg się nie gorszy moim grzechem. On chce patrzeć na mnie. I istotą może naszej relacji z Bogiem jest to, żeby pozwolić Bogu na siebie patrzeć. Kiedyś od jednego z rekolekcjonistów usłyszałem takie zdanie, że istotą modlitwy jest pozwolić Bogu patrzeć na siebie. Bym dodał, patrzeć na siebie takim, jakim jestem, a nie takim, jakim ja siebie widzę, tylko takim, jakim jestem naprawdę. To znaczy, że jestem umiłowanym dzieckiem Ojca. Pozwolić na siebie patrzeć, to zaprosić Boga do swojego życia. Wydaje mi się, że takie jest pragnienie Ojca z tej dzisiejszej Ewangelii. Mnie z kolei jakoś najmocniej dzisiaj poruszyło to słowo, że wszystko, co moje, do Ciebie należy, mówi do tego starszego syna. Moje dziecko, wszystko, co moje, do Ciebie należy. Jakby ojciec chciał zaprosić tego starszego syna do swojego życia. Mówi mu: współdziel życie ze mną. Odwróć wzrok od siebie i daj się zobaczyć. Opowiedz mi o swoim życiu. Opowiedz mi o tym koźlęciu. To jest pragnienie Ojca. Ale myślę, że się nie pomylę, jeżeli powiem, że my tego wzroku Pana Boga się boimy. Przede wszystkim dlatego, że gdzieś kojarzy nam się to z sądem, że mamy takie poczucie głębokie swojej grzeszności i wydaje nam się, że Pan Bóg zasadniczo jest z nas niezadowolony, że gdzieś się nami być może gorszy, nas osądza, że czekamy na Jego sąd, a Ojciec to już w ogóle kojarzy nam się ze sprawiedliwością. Jeszcze Syn to być może jest miłosierny, ale w innym miejscu Pan Jezus mówi: bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. Oni są identyczni w miłości. W każdym razie być może jest tak, że boimy się tego wzroku Pana Boga i nie chcemy go wpuścić do naszego życia.
I jeżeli tak jest, to nigdy nie opowiemy Bogu o tym, czego się boimy i nigdy nie powstanie w nas taka prawdziwa z Nim relacja i więź. Grozi nam tendencja starszego syna. Bo o ile ten młodszy syn mógł zauważyć jawnie jakby swój grzech, był taki dość spektakularny, to ten młodszy syn pozornie jest w domu, ale on tak naprawdę też się zagubi w tym domu. I nam grozi ta tendencja starszego syna, że my służymy Bogu. Moglibyśmy powiedzieć, staram się żyć dobrze, porządnie, chodzę co jakiś czas do spowiedzi, modlę się, jestem w kościele, tyle lat Ci służę. Ale zauważmy, że jak przychodzi próba testu, to ten starszy syn wybucha. To mówi, że nigdy mi nie dałeś koźlęcia, coś w nim pękło. Dlatego, że to prawdopodobnie nie było wewnętrznione, że to były tylko nakazy jemu narzucone, które on nie wybrał. Coś, co jest jakby tylko wynika z powinności. I to być może nam grozi, że z jednej strony możemy być blisko Boga, być w Jego domu pozornie, ale tak naprawdę gdzieś sercem daleko. Być może dobrym przykładem będzie przedstawienie relacji zakochanych w sobie osób. Moglibyśmy powiedzieć do jednego z nich, do mężczyzny powiedzmy, dać mu taki kodeks postępowania, powiedzieć, no jeżeli chcesz okazać miłość swojej dziewczynie, no to przynieś jej kwiaty, umów się z nią na randkę, wyślij SMS-a, uśmiechaj się do niej koniecznie, mów do niej dużo ciepłych słów i będzie dobrze. I ten chłopak, ten mężczyzna mógłby się zastanowić i powiedzieć, no ale przecież ja ją kocham, nie musisz mi tego mówić, to jest oczywiste, ja będę jeszcze więcej wymyślać, bo miłość jest kreatywna. I czujemy, że kiedy to wypływa z miłości, to to wszystko staje się lekkie. To wszystko staje się naturalne, jakby niejako drugorzędne. Cała moralność, powinność wynika z miłości, z czegoś innego. To oczywiście jest niełatwe, bo do Boga nie mamy takiego dostępu jak do drugiego człowieka. Natomiast możemy z Nim nawiązać więź. I teraz na koniec jeszcze możemy się zastanowić, to co zrobić, żeby w tym domu się nie zagubić. Żeby być z jednej strony blisko, ale żeby stworzyć z Nim więź. Jak tworzy się więź z Bogiem? No to jest oczywiste, że chodzi o modlitwę. Ale zachęcałbym nas dzisiaj do takiej bardzo szczerej modlitwy, do takiego stanięcia w prawdzie ze sobą i na modlitwie, żeby opowiedzieć Panu Bogu o tym swoim koźlęciu. Żeby Mu o tym opowiedzieć. Wpuścić Boga do swojego życia, do każdej przestrzeni, która być może tak tajnie chowana. On i tak o niej wie, ale my nie chcemy Mu jej przedstawić. Żeby przemienić te nasze wszystkie wątpliwości, lęki, gniew, być może gniew na Kościół, na instytucje Kościoła albo na, no nie wiem, na różne inne rzeczy. Żeby przemienić je w modlitwę, zamiast gdzieś je kontemplować w sobie i dusić, to żeby przedstawić je Bogu i być może wtedy coś przeskoczy w tej relacji, że ona stanie się żywa, że w tym domu zaczniemy być z tym Ojcem prawdziwie, nie tylko ciałem. Daj się zobaczyć, to temat naszych rekolekcji. To spróbujemy z Ojcem Maciejem przyjrzeć się spojrzeniu Boga na nas i jak to uczynić, żeby z tego zapatrzenia w siebie znaleźć, skierować swój wzrok na Boga, żeby spotkać Jego wzrok, Jego reakcję. Jego wzrok już tam na nas czeka. To nie jest wzrok osądzający. To jest wzrok pełen miłości. Ale w nas może się rodzić jakiś niepokój, gdy myślimy, że Bóg na nas patrzy. Więc o tym spojrzeniu chcielibyśmy opowiedzieć na tych rekolekcjach. A jako, że pewnie nie wszyscy będziemy mogli w nich uczestniczyć, to chcielibyśmy was zostawić z tą zachętą do takiej szczerej modlitwy, do tego, żeby pozwolić Panu Bogu wejść do swojego życia, żeby dać się Mu zobaczyć, żeby opowiedzieć Mu o tym swoim koźlęciu, żeby wytworzyła się autentyczna więź. On się z nami nie gorszy. On nie gorszy się grzechem tego syna, który się zupełnie zatracił, czy niewdzięcznością tego drugiego. On czeka na relację. On chce mieć nas autentycznych przy sobie. Jeszcze jedno dopowiedzenie do tego, co powiedział Andrzej. Już jedno zadanie, może to nie chciał, żeby zabrzmiało jak zadanie, ale to zaproszenie do modlitwy, żeśmy otrzymali.
ale też jakoś mam takie wewnętrzne poczucie do zaproszenia nas do jeszcze jednej rzeczy. Żeby każdy z nas dzisiaj, jeszcze wieczorem, wychodząc z tej Eucharystii, pomyślał sobie, przypomniał sobie tę Ewangelię, no bo ją dobrze znamy, i spróbował się gdzieś w niej odnaleźć. Do czego mi najbliżej? Do jakiego słowa? Do jakiego wątku w tej Ewangelii? Co mnie najbardziej porusza? Myślę, że problem tego starszego syna polegał na tym, że on był w domu, ale on się nie czuł jak w domu. A to dlatego, że on nie czuł tego, że w tym domu jest ojciec, który daje mu wszystko. I jak tak tutaj stoję przed tym ołtarzem, to przyszło mi pytanie Jezusowe z innego miejsca z Ewangelii. Kiedy się spotyka z ludźmi, bardzo często zadaje im pytanie, co chcesz, żebym ci uczynił? I może właśnie to jest zaproszenie i to pytanie na dzisiejszy wieczór. Co chcesz, żebym uczynił w twoim życiu? Czego pragniesz? A ja jako dobry ojciec, który cię widzi jako swoje dziecko, chętnie ci to uczynię. Tylko przyjdź i powiedz, otwórz swoje serce, bo ja jestem tym, który na ciebie zawsze czeka. Amen.